Hej, cześć, witam w moim podcaście o filmach. Dziś zajmiemy się nowym filmem Guillermo del Toro, Zaułek koszmarów. I od razu na wstępie muszę wam powiedzieć, że ja mam trochę z del Toro problem, bo ja ogólnie nie zachwycam się jego filmami, to znaczy są spoko, ale jakoś nie należę po prostu do jego fanów, chociaż szanuję go za to, że ma on taki swój unikalny styl. On pasuje do tego powiedzenia, które gdzieś się tam przewija często, gdy mowa o różnych reżyserach, że reżyser przez całe swoje życie kręci jeden film. No ja nie do końca się zgadzam, bo wydaje mi się, że jest taki podział na dwie główne grupy, czyli reżyserzy, którzy nie wpisują się w to powiedzenie i którzy się wpisują, i on zdecydowanie się wpisuje w to powiedzenie, bo idąc na jego film wiemy, co dostaniemy. Wiemy mniej więcej jaką opowieść, jak przedstawioną, jak to będzie wyglądało. No i on rzeczywiście tak w taki konsekwentny sposób nagrywa ten jeden długi, ogromny film przez całą swoją karierę. I tak samo było również teraz w Zaułku koszmarów. W ogóle tak sobie przejrzałem tą jego filmografię. No i oczywiście zobaczyłem Kształt wody i spostrzegłem, że... Czy spostrzegłem, po prostu sobie tak przypomniałem, nie? Że on ten film dostał Oscara w kategorii najlepszy film w 2018. No nie mogę uwierzyć, jak to się stało. Jakoś wtedy tak bardziej mogłem w to uwierzyć, w sensie tak nie kibicowałem temu filmowi w tych wyścigach o różne te nagrody, miałem innych faworytów, ale teraz gdy z perspektywy czasu, z perspektywy już 4 lat na to patrzę, to jest po prostu nieprawdopodobne, że ten film dostał Oscara za najlepszy film, jeszcze w kilku innych kategoriach, rywalizując chociażby z takimi filmami jak 3 billboardy za Ebbing czy Nić widmo. Del Toro w ogóle dostał Oscara za reżyserię, a nominowanymi byli jeszcze na przykład Christopher Nolan czy Paul Thomas Anderson. No także szok, to będzie taka ciekawostka już na lata i będziemy się łapać pewnie za głowę jeszcze tak za 10, za 20 lat, gdy będziemy patrzeć na ten rok 2018. Od razu powiem, że Zaułek koszmarów o dużo bardziej mi się podobał niż Kształt wody. Także to jest już na plus. I jest to film pozbawiony wątków takich nadprzyrodzonych, bo Del Toro, jego filmy słyną z tego, że opowiada takie baśnie, wzoruje się na różnych legendach, mitach, mitologii, opowiadaniach. Te filmy są jego takie bardzo tajemnicze, mroczne, no ale przedstawiają ten mrok nie wśród ludzi, tylko wśród, no nie wiem, jakichś tam stworzeń, stworów, czy tam innych jakichś wymyślonych istot, a tutaj tak nie jest, chociaż, tak jak mówiłem, ten styl jest tutaj obecny, takiej tajemnicy, jednak nie mamy już do czynienia właśnie z jakimiś nadnaturalnymi aspektami. Za scenariusz do tego filmu odpowiada właśnie Guillermo del Toro oraz jego żona, Kim Morgan. Jest to jej pierwszy scenariusz, nie napisała wcześniej żadnego, więc tutaj razem napisali, ale napisali ten scenariusz na podstawie książki, powieści z 1946 roku o tym samym tytule, ale ta książka już została raz zekranizowana, dokładnie w 1947, czyli rok po opublikowaniu tej powieści. No przyznam szczerze, że nie oglądałem tego filmu, muszę go nadrobić i zobaczyć, jakie są podobieństwa, jakie różnice między filmem del Toro a filmem z 1947 roku. Zaułek koszmarów jest to taki ukłon w stronę gatunku noir, więc jest to taki dość nawet typowy film z tego gatunku. Oczywiście z drobnymi modyfikacjami, ale widać, że tak silnie nawiązuje do tych filmów z lat 40., z lat 50., wtedy, gdy ten gatunek święcił największe triumfy. No ale dokłada coś od siebie, właśnie ten taki sznyt opowiadania takiej baśni, legendy od del Toro. O czym jest? Bo jeszcze o tym nie powiedziałem. Opowiada historię
chłopaka, no już nie takiego chłopaka, dorosłego, bardzo nawet dorosłego, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, mężczyzny Stana, granego przez Bradley'a Coopera. I ten oto Stan, no tak trochę nie ma gdzie się podziać w swoim życiu, nie wie co ma robić i gdzieś tam przez przypadek trafia na taką grupę cyrkową, na taką trupę cyrkową, która objeżdża Stany, prezentując no, tam swoje różne pokazy i tam po prostu zaczyna pracę, tak w zasadzie od kuchni, jako taki wynieś, przynieś, pozamiataj, ale gdzieś tam się pnie na szczeblach tej kariery, w tej trupie, aż do tego momentu, gdzie już sam może zaprezentować jakby swoje przedstawienia, swoje sztuczki, to czego się tam nauczył. I ta trupa cyrkowa jest dość taka tajemnicza. Ona jest złożona z takich ludzi oryginalnych, nie wpasowujących się w schematy, których może gdzieś tam życie trochę odrzuciło, społeczeństwo odrzuciło i tak się spotkali właśnie w takim społeczeństwie i tak ze sobą żyją, występują. Okazuje się, że ta grupa nie do końca jest oparta na moralnych zasadach. Dużo jest tam takich nadużyć i ten główny bohater Stan to odkrywa i tak to działa na jego psychikę. No i w zasadzie no, na tym się opiera ten film, a później to już tak podróżujemy z tym Stanem przez kolejne jakieś tam przypadki, wydarzenia i przez jego życie. All walking on this earth, but gone wrong somehow in the maternal womb. Not fit for living. Is it a beast? Or is it a man? You're in luck because tonight you will see him feed. Zaułek koszmarów trwa 2 godziny 30 minut, więc no trochę trwa. I to według mnie jest jego największy minus, bo ten film jest zdecydowanie za długi. On mógłby trwać tak 2 godziny 10 minut, czyli 20 minut naprawdę można byłoby wyciąć. I nic by nie stracił. Z ciekawości zobaczyłem, ile trwał ten film z 1947 roku i trwał godzina 50, więc to chyba idealna, no dobra, może nie idealna, ale pewnie zaułek koszmarów by zyskał, gdyby zbliżył się właśnie do tej długości, a nie tą, która została zaprezentowana już na ekranie. Bo trochę było tak, że w niektórych miejscach tak kręciliśmy się w kółko z tą fabułą, no i no, chciałem już przejść dalej, a tutaj ciągle to samo, więc te 20 minut naprawdę można byłoby usunąć. Ten film byłby taki skondensowany, taki bardziej treściwy, takie samo mięso by tam było. A tutaj był trochę taki, gdzieś tam widziałem takie śmieszne już określenie, zamułek koszmarów. Zamułek, czajcie. Zamułek koszmarów. I nie w pełni, nie tak przez cały film, ale momentami rzeczywiście trochę taki zamułek się z tego zaułka robi. Ale może też z drugiej strony mógłby tyle trwać, gdyby ten czas byłby trochę inaczej spożytkowany. Bo mamy tutaj wspaniałą obsadę, właśnie z Bradleyem Cooperem na czele. Jest Cate Blanchett, jest Rooney Mara, którą tak sobie pomyślałem podczas oglądania tego filmu, uwielbiam. To jest super aktorka. Ona, to dobra, może teraz nie o niej, ale jeżeli nie widzieliście filmów z Rooney Marą albo widzieliście mało, to polecam filmy z jej udziałem, bo naprawdę wypada super jak sobie. Pomyślę, że ona grała Lisbeth Salander w filmie Dziewczyna z tatuażem i widziałem ją tutaj, gdzie gra taką niewinną dziewczynkę. Dziewczynkę to trochę śmiesznie brzmi, ona ma chyba 30 jakieś 5 lat. A tu jest taką właśnie, nie wiem, jakby miała tych lat, nie wiem, 15, coś takiego, wiecie, że w ogóle nie doznana przez życie, taka bardzo dobra, taka z takim anielskim sercem, z anielską duszą, taka, że się rumieni, jak ktoś jej coś tam powie, jakiś komplement. No, super aktorka. I
potrafi grać tak różne role, jak dziewczyna z tatuażem i tu, ale dobra, to nie o niej. Mamy tutaj Williama Defoe, no on to jest klasa sama w sobie. Oczywiście musiał zagrać jakiegoś dziwaka i takiego dziwaka tutaj gra. I mamy jeszcze tutaj do czynienia z Toni Collette. I właśnie tej Toni Collette jest tutaj naprawdę, naprawdę za mało. I to, o czym mówiłem, że inaczej można byłoby wykorzystać ten czas. Dać po prostu pole do popisu postaci granej przez Toni Collette. Bo ona gra tutaj taką wróżkę, coś takiego, która podobno potrafi przepowiadać przyszłość, która gdzieś tam mieszka w ogóle na jakimś odludziu. Wiecie, takie tematy. Pewnie tak nie wszyscy ją rozumieją, dlatego gdzieś tak jest trochę poza tym społeczeństwem. No, ma taki własny świat, ciągle układa tarota i jakby interpretuje no, swoje życie według tych kart. Taka trochę dziwaczka, coś takiego. Ale jej jest tutaj naprawdę za mało. Ta postać przypomina mi trochę postać z Hereditary, Dziedzictwo Ariego Astera. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, o co chodzi. Że taka kobieta z kimś, można nawet powiedzieć, problemami psychicznymi i szkoda, że jej jest tutaj tak mało, bo no, chciałbym zobaczyć jakby rozwój tej postaci i żeby Toni Collette swoje skrzydła tutaj rozpięła w pełni, bo potrafi to zrobić w sposób kapitalny, zagrać to szaleństwo, to odejście od zmysłów, no właśnie w Dziedzictwie, więc no tak, to tak ciągle się obracamy wokół tej długości filmu, no ale takie miałem gdzieś tam spostrzeżenia już podczas seansu. Ten film jest filmem dosyć mrocznym. Niektóre sceny są tam naprawdę takie dość krwawe i trochę przerażające, to znaczy te obrazy, które nam prezentuje Del Toro na ekranie są takie surrealistyczne, czasami takie odrażające, takie nawet obrzydliwe, no ale to też charakteryzuje właśnie ten styl Del Toro, że on, no ja bym nawet powiedział tak trochę przekornie, że on jakby lubi taką obleśność, obrzydliwość, mam takie wrażenie oglądając te jego kolejne dzieła, że jakby lubi to przedstawiać na ekranie i tu też takie różne schematy, obrazy zastosował. A co do tego mroku w tym filmie, no kino noir, mrok, no, to w zasadzie to się równa. I tu duży plus do tego filmu, że nie tak jak w innych filmach Del Toro, ten mrok, gdzie ten mrok wypływa, pochodzi z jakichś zjawisk nadnaturalnych, z jakichś istot, o których wcześniej powiedziałem, tylko tutaj jest zupełnie odwrotnie. Ten mrok pochodzi od człowieka, że to człowiek jest źródłem tego mroku i przez człowieka dzieją się różne złe rzeczy. Nie trzeba tutaj jakichś wyższych istot, jakichś demonów czy coś takiego, po prostu wystarczy człowiek. Również możemy to ten film interpretować na takiej płaszczyźnie psychologicznej, bo jest tam pokazany człowiek, który potrafi manipulować innym człowiekiem, innymi ludźmi, jeżeli ma do tego talent, jeżeli dobrze wykorzysta jakby słabości innych ludzi. I to też było tam tak ciekawie zaprezentowane, jak ludzie potrafią uwierzyć w różne bzdury, tylko jeśli będą im taki no dobry sposób dla ich psychiki zaprezentowany. I wiecie co? Ciężko mi cokolwiek powiedzieć jeszcze więcej o tym filmie, bo on mnie ani nie zachwycił, ani jakoś nie rozczarował. Także nie można go jakoś skrytykować tak na całej linii, ale nie ma też tam płaszczyzn, na których mógłbym się tak dłużej skupić. No jest to po prostu dobry film. Jakoś nie będę do niego pewnie wracał w najbliższym czasie. Za długo też o nim raczej nie będę pamiętał. No spoko. Byłby lepszy, tak jak mówiłem, gdyby był krótszy. Te 2 godziny 30, no to trochę to się ciągnie. Chociaż ja lubię oglądać długie filmy, które trwają 3 czy tam ponad 3 godziny, no ale jeżeli ta historia jest ciekawa, jeżeli jakoś no jest tak w inny sposób niż tutaj zaprezentowana, a on był tutaj za długi. O, zdjęcia. Zapomniałem o zdjęciach. Za zdjęcia odpowiada Dan Lauscen. On też zrobił zdjęcia do Kształtu Wody. I tu są naprawdę
te zdjęcia cieszące oko, cieszące wzrok, bo ta kamera tak lekko płynie między tymi postaciami. Dużo mamy takich jakby ujęć, może nie z ręki, ale takich mini master shotów, nie? Czyli bez cięć. Gdzieś tam możemy tak spoglądać na te postacie w taki sposób ciągły. I ten film w ogóle jest taki bardzo malowniczy. Niektóre sceny to jakby jakieś obrazy, ale takie bardzo takie kontrastowe, takie właśnie, nie wiem, jakbyśmy na jakąś tapetę taką ładną patrzyli z jakiegoś tam krajobrazu, czy z jakiegoś takiego mrocznego miejsca. Więc no właśnie w tym aspekcie takim wizualnym ten film niezwykle przypomina jakąś baśń, jakąś legendę, coś takiego, jakąś bajkę. Więc to właśnie możemy uświadczyć na ekranie i to się dobrze oglądało, tak po prostu, nie? Można nacieszyć oczy, oglądając ten film. Wiecie co, mam jeszcze takie przemyślenie. Ja bym ten film zobaczył w czerni i bieli. W sumie szkoda, że Del Toro nie zdecydował się na takie rozwiązanie, bo jednak no, to kino noir jest tutaj bardzo wyczuwalne, te odniesienia. W zasadzie powstał właśnie w tym trochę już zapomnianym gatunku. No a kino noir kojarzy się właśnie z czernią i bielą, bo właśnie w takich kolorach powstawały wtedy te filmy, takie bardzo charakterystyczne. Kurczę, szkoda, bardzo szkoda, że nie powstał właśnie w takiej formie, bo tutaj naprawdę te kolory, te dwa kolory pasowałyby do tej historii, do tego gatunku, do tego, jak to jest opowiedziane. Chociaż kolory dobrze się prezentują, tak jak już powiedziałem wcześniej w tym filmie, ale chyba ten film zyskałby. To jest jeden chyba z nielicznych filmów, który zyskałby, gdyby został nagrany w czerni i bieli. No, szkoda. Może kiedyś zdecydują się na jakieś wydanie Blu-ray, czy coś takiego, czy na jakimś streamingu, jako taka ciekawostka, jako film czarno-biały, to wtedy zdecydowanie chciałbym go obejrzeć drugi raz właśnie w tej formie. Kurczę, mega szkoda. Właśnie teraz mi to wpadło do głowy. Bardzo szkoda, że on nie jest czarno-biały. No ale nic, trudno. I to tyle. W zasadzie polecam wam przejść się do kina, obejrzeć. No, może was to zachwyci, nie wiem, a może rozczaruje. Wtedy będziecie mogli więcej powiedzieć ode mnie. Dla mnie film po prostu dobry, no takie 7 na 10, dobra, niech będzie jeszcze Bradley Cooper. Spoko, w ogóle Bradley Cooper, fajny aktor. Tak w sposób przekonujący zagrał tą rolę takiego człowieka, który popada w takie swoje szaleństwo. Więc w sumie to... No i te zdjęcia. No dałbym tak 7 na 10. Niech będzie. Na zachętę 7 na 10. I to tyle ode mnie. I trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.